Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, mianowicie chciałabym zrobić takie testowanie z gazety nowych zapachów, które ja albo mam, albo nie mam. Zobaczymy, co będzie w tej gazecie, także serdecznie Was zapraszam. A tych widzów, którzy jeszcze nie polubili mojego kanału, nie zasubskrybowali, to serdecznie zapraszam do zostania na dłużej i oczywiście komentowania i lajkowania i zobaczymy, które zapachy będziemy dzisiaj testować. Jak Wam powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie testowanie z gazety, a mianowicie tu dostałam najnowszą edycję Vogue na grudzień już, słuchajcie. No i tak sobie pomyślałam, że fajny byłby taki odcinek, kiedy właśnie testujemy tutaj zapachy, których się nie spodziewamy, które są bardzo popularne właśnie w gazetach. No i na pewno są dołączone jakaś tam próbka, która możecie od razu tutaj wmasować w nadgarstek albo właśnie sobie powąchać, którą niekoniecznie musicie kupić, ale może Wam się na tyle spodoba, że właśnie no po prostu sobie ją zakupicie. Także jestem ciekawa, co jest w środku. Ja mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać, gdyż te zapachy są co rusz dołączane do wszystkich gazet. No i tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że są takie topowe zapachy, które są właśnie teraz popularne, to czemu nie je przetestować? A więc powoli. No, że ta gazeta jest tak ogromnie gruba. Oczywiście więcej jest tu obrazków niż, słuchajcie, tych zapachów w środku czy próbek. Kiedyś chyba było więcej. Nie wiem, jak to jest w polskiej edycji, ale tu zauważyłam, że właśnie w tych zagranicznych edycjach jest dużo pojemność, objętość, a tej treści nie za dużo. Zobaczcie, takie głównie obrazki. No, ale już widzę, który jest pierwszy zapach. Pierwszy zapach, słuchajcie, jeszcze tak sobie wszystko tutaj przeflipuję, żeby szybko widzieć. Pierwszy zapach jest Jador. Ja o zapachu Jador już Wam mówiłam kilkakrotnie. Ja jakby wyprzedzając trendy, a może nie też wyprzedzając trendy, ale no do tego zapachu się wraca kilkakrotnie w swoim życiu. Więc tu mam próbkę zapachu z piękną, oczywiście Life is Gold, z piękną, nie, to nie jest szaliteron, nie widać jednak tutaj tej modelki, jest po prostu ucięta. Jest to zapach, jak pamiętam, bo wielokrotnie go przerabiałam z 1999 roku z różą damasteńską, z pięknym jaśminem. Ja już sobie tutaj popatrzę, taki bardzo sensualny zapach, bardzo kobiecy, kwintesencja takiej naszej kobiecości, nieodpartej kobiecości i tego sex appealu. I jeszcze jest, słuchajcie, indiański jaśmin samak, czyli ten taki bardzo mocny. Oczywiście róża damasceńska z Turcji. I cóż jeszcze jest tam? Yang. A, no tak, właśnie tak mi się wydawało. Słuchajcie, jest to bardzo piękny zapach. Ja wróciłam, widziałyście chyba nawet w ostatnim filmie, że do niego wróciłam. Mam olejek do ciała, ale zamierzam kupić perfumę też. No i także nie jest to nic nowego. Mam nadzieję, że nie będziecie znudzone. Jak tutaj tą próbeczkę, słuchajcie, otworzyć, to nie wiem, bo się ją ciągnie. Aha, już chyba wiem. Po prostu tutaj ją wyrywacie sobie. I w środeczku chyba jednak źle ją otworzyłam, ale się trochę męczę, bo mi się wydaje, że tu się wyciąga ją. Aha, i aktywuję. Dokładnie. To jest taka dziurka i po prostu sobie ten zapach nakładacie. Która to jest wersja? A, słuchajcie, to jest ta nowa, czyli nie jest ten zapach, który Wam omawiałam. Jest to Eau de Parfum Infinissime. To chyba tak się czyta, Infinissime, Infinissime. O, słuchajcie, on jest bardziej treściwy, bardziej szampański, bardziej ciepły. Zaraz sobie wygooglam, jakie tu są nuty, czyli tu jest jakby promowanie tego ikonicznego, takiego kultowego zapachu Jador, ale w wersji tej mocniejszej. Powiem Wam, że ona się bardzo różni. Ona nie jest taka słodka niż ten typowy Eau de Parfum Jador. I już sobie patrzę,
co o nim tu piszą, że jest bardziej właśnie drzewny, a i jest jeszcze tuberoza. Jest tuberoza, słuchajcie, dlatego jest ten zapach zmieniony. Ta tuberoza jest dość tu intensywna. Jest to nowy zapach z września 2020. I jest to taka kwintesencja sensualności właśnie z tuberozą, z gras. Jest też róża centifolia, jest ten sam jaśmin sambak, yang yang, ale jest na pewno to bardziej drzewny, dostępny tylko w 50 100 ml, czyli oni jakby chcą tutaj adorować na nowo ten zapach. Ja Wam powiem, że wydaje mi się, że na mój gust J'adore Eau de Parfum jest dużo bardziej moim zapachem niż ten. Ta tuberoza jest dla mnie troszeczkę za ostra, ale jest na pewno to piękny zapach i ja bym polecała go właśnie na takie chłodne dni jesienne, a także na zimę, dlatego też tutaj lansują, bo to już jest grudniowa edycja Vogue, więc też tu jako propozycja na prezenty. Tak, jest bardzo bogaty, bardzo taka kwintesencja tej tuberozy i jaśminu, bardzo mocny, konkretny, otulający, taki na bogato, rzeczywiście złocisty, przepiękny też flakon, słuchajcie, z tym tutaj, z taką jakby figurą szyi, z tymi tutaj ozdobami. Ja bym jednak skusiła się bardziej na J'adore, ten typowy, ten taki z 1999 roku, ten jest troszeczkę dla mnie za mocny, ale powiem Wam, że pewnie za chwilę on się też inaczej otuli tutaj moją skórę i pewnie będzie troszeczkę wycofany. Przepiękny, przepiękny zapach, nadal idący właśnie w taką pełną kobiecości edycję złocistą, bym powiedziała takim bardzo uwodzącym i na pewno zapachem z ogonem. Jestem ciekawa, czy go próbowałyście. Na pewno jest też tutaj w gazetach, w polskich edycjach. Co o nim myślicie? Jestem bardzo ciekawa. I przechodzimy do kolejnej próbki z gazety. Zaraz Wam pokażę. Przewijamy tutaj gazetę dalej. Patrzę, co jest następnym. A, jest Vogue Viva, tak się czyta, My Voice, My Strength, czyli też taka jakby odsłona kobiecości, takiego feminizmu, czyli że my mamy zawsze, no to jest łatwa do tworzenia głos. Vogue Viva, poprawcie mnie, jak to się czyta, przepiękna, ja w ogóle lubię Valentino i wszystkie te Studded Heels. Tutaj taka dziewczyna, blondynka, pełna kobiecości, wolności, bym powiedziała. Sobie tu odłożę tą gazetę. Jest to zapach, już sobie wygooglam, a czyli nowy 2020, czyli wszystkie nowe tutaj nieodświeżone zapachy, znaczy odświeżone zapachy danych marek, może tak. Jest tu bergamotka, jest tutaj nuta gardenii, wanilii, bobutonka, piżmowo, taka mchowa odsłona, bo jest mech też. I cóż jeszcze jest? A jest jeszcze też imbir. O, czyli będzie taki z pazurkiem zapach. Tu kojarzy się właśnie z taką jakby odsłoną kobiecości z czerwonego dywanu, bym powiedziała, bo to jest wspomnienie też tych Rockstar Details, czyli właśnie tych butów takich typowo Valentino, zresztą bardzo, bardzo kobiecych i podkreślających właśnie ten seks appeal i sylwetkę kobiecą, ale jestem ciekawa połączenie właśnie tego mchu tutaj z taką nutą waniliową, czyli otwieramy. Buteleczka jest piękna, właśnie taka, nie wiedziałam, że jest bardzo, bardzo złocista, no i zaraz zobaczymy. Zwykły taki papierek, nie wiem, czy ja coś poczuję. Bardzo taki oleisty, ale pewnie specjalnie tak zrobili. I to jest wersja Eau de Parfum. Oczywiście jest złoto i czerwień, jak to u Valentina. Słuchajcie, bardzo spokojny, bardzo waniliowy zapach. Bardzo bym powiedziała czysty. Pierwszy rzut to jest właśnie ten kwiat pomarańczy. Gdzieś tam czuć tą wanilię. Ja nie czuję w ogóle tego imbiru ani mchu. Ale może on gdzieś wyjdzie, ale bardzo fajny zapach. Ale powiem Wam, że nie jest to jakiś taki wow. Bardziej bym powiedziała, że wybija się J'adore właśnie z tym jaśminem sambak. Ja nie za bardzo lubię ten jaśmin sambak, ale on jest dość ukojony. Bardzo fajny zapach, ale
Ja bym powiedziała, nie zwróciłabym na niego uwagi. Pewnie jeżeli psiknę z flakonu, będzie zupełnie inny odbiór. Natomiast jest na pewno bardzo taki troszeczkę bardziej cukrzany. Może nie cukrzany, ale właśnie czuć tą wyraźnie tą wanilię. Jestem trochę rozgoryczona, że nie czuję, czuję mandarynkę i bergamotkę, natomiast nie czuję, słuchajcie, tutaj zupełnie tej bazy takiej sandałowej. Jeszcze sobie patrzę, czy on jest niby pudrowy. No dla mnie on nie jest pudrowy, nawet jest bardzo ciepłym, trochę piszmowym zapachem, ale bardzo stonowanym, bardzo delikatnym. Ja bym spodziewała się po odeparwem czegoś mocniejszego, natomiast flakon jest przepiękny. Ja spróbuję jeszcze w perfumerii psiknąć go na siebie prosto z butelki, nie takiej oleistą tutaj wersję, jak dali w gazecie. No i słuchajcie, zaraz przejdę do ostatniego zapachu, bo chyba są tylko 3 próbki w tej gazecie. Ten zapach, słuchajcie, zbiera bardzo dobre opinie. No, a nie jest takim super nowym zapachem, ale jest bardzo popularny, więc czekajcie na nas. Ostatnią odsłoną, ja już sobie tutaj przewinę na odpowiednią stronę, słuchajcie. Jest przepiękny Black Opium w wersji The Original One Eau de Parfum. Już też taka podobna odsłona. Ja go Wam już chyba przedstawiłam. A to prosto na tą próbkę dajecie, ale jest bardzo, bardzo dużo tego. Jak ta wersja Valentino była taka bardzo oleista, to tutaj jest od razu taka płynna, że tak powiem, esencja. Patrzę, czy jeszcze jakieś tutaj perfumy są, ale nie. Czyli na nowo lansowanie tego zapachu już mam. Ja go chyba przerabiałam, pokazywałam Wam wersję Neon, pokazywałam Wam tą Extreme, która mi się strasznie podoba. To jest zapach z 2014 roku, z taką gorzką właśnie, gorzkim migdałem, licorice. Tutaj kwiatem pomarańczy, troszeczkę różowego pieprzu, coffee, czyli kawowym takim waniliowym i kaszmirowym drzewem. I powiem Wam, że on jest bardzo taki crispy, bardzo taki, kojarzy mi się z takim super wyjściem, gdzieś właśnie idziemy na party, idziemy gdzieś na jakieś przyjęcie, chcemy jakby olśnić otoczenie. On jest dość mocny, aczkolwiek u mnie się trochę wycofuje i pojawia się ta kawa właśnie w tej wersji The Original. I ten różowy pieprz, bardzo, bardzo esencjonalny, taki bardzo z pazurem, bym powiedziała, taki zapach właśnie na wyjścia, gdzie idziemy, chcemy olśnić otoczenie i się wyróżniać, ale jest to taki bardzo korzenno-orientalny zapach, na pewno w porównaniu na przykład J'adore Intime z J'adore tą wersją, którą Wam przedstawiam, nie mogę się jej nauczyć, Infinissim, czy właśnie wersją Valentino, ale powiem Wam, że coraz bardziej mi się podoba Valentino. On jest gdzieś tam schowany, natomiast bardzo ładny, bardzo taki otulający, właśnie bym powiedziała, taki kaszmirowy szal, ale lekko słodki, nie za słodki, gdzieś tam podbijający taką naszą osobowość. Jaśmin, sanda gdzieś tutaj właśnie jest z tego J'adore nowego, no ale bardzo piękny kawowy akcent tutaj z YSL, z tej wersji właśnie The Original Opium, skierowany na pewno do młodszych, energicznych, pełnych życia, pełnych planów osób, kobiet tutaj, które mają coś do powiedzenia i właśnie są takimi osobami, które lubią być widziane, lubią być gdzieś zauważone, lubią gdzieś właśnie iść na jakieś przyjęcia, bawić się, żyć pełnią życia. Taki to jest zapach. Powiem Wam, jak nigdy nie lubiłam typowego opium, te zapachy jak Neon, właśnie Extreme, czy nawet ta wersja, którą Wam dzisiaj tu przedstawiam z gazety, bardzo mi się podoba. Bardzo też mi się podoba coraz bardziej ten Valentino. No, chyba najmniej mi się podoba ta nowa wersja J'adore. Nie wiem czemu, ale tak jak mówię, jak ktoś mnie ogląda, to zna, że w tej wersji Infinissime jest ten jaśmin sambak, może się uprzedzam do niego, nie wiem, może to tak jest, czasem tak mamy, ale on jest gdzieś tam dla mnie za agresywny. Dobrze, że połączyli tu z innymi nutami, więc on jest troszeczkę słodszy i nie taki, bym powiedziała, wybijający się. No ale no, to są takie moje skojarzenia. Słuchajcie, jestem ciekawa, który z tych zapachów Wam przypadł do gustu, albo na przykład powiedzcie mi, czy jak właśnie kupujecie gazety, jeśli jeszcze kupujecie, jesteście takiej starej daty, że kupujecie,
i dostajecie tam próbkę, to czy zdarza się tak Wam, że odkrywacie jakiś nowy zapach i chcecie go bardzo mieć? Czy jednak podobają Wam się właśnie takie podania tych próbek, jakby nie było w gazetach? I jest to jakby jakaś pomoc w wyborze perfum. Tak samo nie musicie iść do perfumerii i prosić, o, ja bym chciała spróbować to czy to, bo ja wiem, jak to czasem w Polsce jest, nawet tutaj, że nie mają tych próbek. Jestem ciekawa, czy jakiś zapach Wam na tyle skradł serce, że kupiłyście go. Słuchajcie, na dzisiaj to by było już to wszystko. Mam nadzieję, że taka odsłona Wam się podoba. Koniecznie napiszcie mi, czy Wam się podoba. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Koniecznie zostawcie lajka, słuchajcie. No i oczywiście subskrybujcie, jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo się cieszę, że Was przybywa. Ci, co mnie oglądają i chcą być jakby na bieżąco, to wciśnijcie ten magiczny guziczek subskrybuj i do zobaczenia w nowym odcinku. Pa, pa!